otrzymaliśmy informację od firmy Enea, naszego partnera, z którym mamy zawarte umowy na dostawę energii elektrycznej, na dystrybucję tej energii, że z dniem 1 kwietnia chce wyłączać po kolei nasze ulice, wyłączyć oświetlenie na naszych ulicach. Przyczyną tego wyłączania jest, według oceny Enei, brak umowy Zarządu Dróg z firmą Enea na konserwację urządzeń oświetleniowych w mieście. Jest to dla nas tym bardziej takie duże zaskoczenie, ponieważ na bieżący rok w wyniku przetargu została Enea wybrana jako dostawca energii elektrycznej do miasta. Posiadamy zawartą umowę od 1 stycznia do końca roku na dostawę tej energii. Posiadamy drugą umowę z tą samą firmą Enea na dystrybucję tej energii, tak powiedzieć obrazowo. Jedna firma sprzedaje nam energię elektryczną, druga firma, która ma linie przesyłowe, jest dystrybutorem, czyli przesyła ten prąd po tych liniach, to jest druga umowa. Brakuje nam umowy na konserwację urządzeń oświetleniowych, czyli punktów świetlnych, inaczej mówiąc, latarni, a brakuje nam tej umowy dlatego, że Enea jako monopolista postawił taką cenę za jeden punkt świetlny, który nas, że tak powiem, poraża. Są to pieniądze mieszkańców, nie jest prywatny pieniądz, są to pieniądze mieszkańców. I w interesie mieszkańców jest, żeby te wydatki na konserwację były racjonalne, sprawdzalne i jak najniższe. Dlaczego mówię, że ta cena jest za punkt świetny jest porażająca? Miasto posiada również własne oświetlenie. Część oświetlenia jest własnością Enei, a część oświetlenia jest własnością miasta. I miasto na konserwację tych urządzeń będących własnością miasta zrobiło przetarg, wybrało firmę i cena konserwacji jednego punktu wynosi 13 zł po tym przetargu. Enea nam stawia warunek 22 zł. W związku z tym, że wydaje nam się, czy nie wydaje, jesteśmy pewni, że to jest za dużo, chcieliśmy negocjacji z Eneą na temat właśnie konserwacji urządzeń. Ponieważ do zawarcia umowy jeszcze nie doszło, to dostaję dzisiaj pismo, że w związku z tym, że nie ma tej umowy, to przesłano nam harmonogram wyłączeń oświetlenia na terenie miasta Bydgoszczy od 1 kwietnia.